Rozdział 9. Bóg dał Izraelowi ziemię obiecaną nie dlatego, żeby był lepszy niż inne ludy. Synowie Anaka, lud olbrzymów. Słuchaj, Izraelu, ty przekroczysz dziś Jordan, aby wejść i podbić narody większe i potężniejsze od ciebie, i zdobędziesz miasta wielkie i obwarowane aż pod niebiosa. Pokonasz wielki i rosły lud Anakitów, których znasz i o których słyszałeś, któż sprosta synom Anaka. Werset 1-2. Rozdział ten rozpoczyna się od wyrażenia bardzo typowego dla całej piątej księgi mojżeszowej „Słuchaj, Izraelu”. Wyrażenie to nadaje tej księdze poniekąd pewien ton zasadniczy, zwłaszcza zaś owym wstępnym przemowom, którymi się dotychczas zajmowaliśmy. Leżący przed nami rozdział zawiera szczególnie ważne przesłanie. Najpierw Mojżesz daje Izraelitom obraz tego, czego mogą się spodziewać przy przejściu do ziemi. Nie upiększa nic, nic nie ukrywa, lecz otwarcie mówi, że napotkają na poważne trudności i okrutnych wrogów. Nie czyni tego po to, by ich zniechęcić, lecz aby ich przygotować i wyposażyć na nadchodzącą walkę. Na czym polegało to przygotowanie, zobaczymy jeszcze bliżej. Wierny sługa Boży odczuwał, że było to słuszne, wręcz konieczne, by przedłożyć swym braciom faktyczny stan rzeczy. Istnieją dwa różne sposoby, na które można zająć się napotkanymi trudnościami. Można postrzegać je z ludzkiego i z Bożego punktu widzenia, w duchu niewiary albo też w cichym zaufaniu pokładanym w żywym Bogu. Przykładem pierwszego jest postawa 10 niewierzących zwiadowców. 4 Mojżeszowa, 13 rozdział. Drugiego zaś podejście, jakie oglądamy w słowach Mojżesza na początku naszego rozdziału. Negowanie oczywistej obecności trudności nie ma nic wspólnego z wiarą, lecz jest raczej głupotą, zuchwalstwem albo też nietrzeźwością. Nigdy nie powinniśmy udawać się ślepo w drogę, na którą nie jesteśmy przygotowani. Człowiek leniwy i opieszały mówi: lew jest na drodze. Człowiek myślący nietrzeźwo twierdzi: nie ma żadnych niebezpieczeństw ani trudności. Natomiast wierzący mówi: choćby i 1000 lwów czatowało na drodze, Bóg ma moc, aby pokonać je w jednej chwili. Niemniej jednak dla nas wszystkich, którzy należymy do Pana, ważna jest powszechnie obowiązująca praktyczna zasada, aby w spokoju gruntownie rozważyć, jak mamy postępować, zanim rozpoczniemy jakąś działalność albo podejmiemy się tej czy innej służby. Gdybyśmy więcej uwagi poświęcali tej biblijnej zasadzie, mniej byłoby wśród nas katastrof w duchowym względzie. Widzimy to na przykład w Łukasza, 14 rozdział, 26 do 30 wersetu. Ileż niedokończonych budów można dostrzec w rozległym polu chrześcijańskiego wyznania. Obserwatorom dostarczają one dość powodów do kpin. Iluż pod wpływem nagłego impulsu lub pod naciskiem czysto ludzkich wpływów wkroczyło na drogę ucznia Chrystusa, nie pojąwszy wcale prawdziwego znaczenia tego kroku. Gdy pojawiły się trudności, a droga okazała się wąska i niewygodna, porzucili ją, udowadniając tym samym, że nie przeliczyli kosztów, nie rozpoczęli tej drogi w społeczności z Bogiem, ani też nigdy tak właściwie nie wiedzieli, co czynią. Przypadki takie są bardzo smutne, otaczają hańbą imię Pańskie,
a przeciwnikowi dają okazję do szyderstwa i obmowy, zniechęcając tych, którym zależy na chwale Bożej i dobru ludzkich dusz. O wiele lepiej jest nie wstępować nigdy na drogę ucznia Chrystusowego, niż opuścić ją w niewierze i światowym usposobieniu zaraz po jej rozpoczęciu.